przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli, przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę i znasz wszystkie moje drogi. To słowa psalmu wyśpiewanego podczas dzisiejszej liturgii słowa. Pan Bóg chce skierować swoje słowo do każdego z was tak bardzo indywidualnie i jest ono aktualne na tu i teraz. Są to słowa czytane dzisiaj we wszystkich kościołach, choć gromadzimy się tutaj jako dość specyficzna wspólnota, którą łączą więzy zawodowe i to, co określamy tym pięknym słowem służba. Tak samo obecni są wasi goście, którzy z życzliwością przyszli towarzyszyć wam w waszej radości. Trzeba, abyśmy mieli świadomość, że te odczytane, a raczej wygłoszone teksty to słowo żywego Boga, a więc i słowo jest żywe i aktualne, także w tym wymiarze naszej indywidualności, a jednocześnie wspólnoty reprezentującej Krajową Administrację Skarbową. Psalm przypomina nam o wszechwiedzy Boga i Jego wszechobecności w czasie i w przestrzeni. Bóg autentycznie jest blisko swoich stworzeń. Jest obecny w duszy każdego człowieka, w duszy, można powiedzieć, każdego z nas. I On zna nasze myśli, widzi nasze uczynki. Jest to obecność aktywna. Mówimy o opatrzności Bożej. Przenika wszystko, całą historię i każdego indywidualnie. Święty Paweł mówi nam, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Jednak ta obecność Boga ma charakter zbawczy, dlatego że Bóg pragnie naszego szczęścia, bo On jest miłością. Chce nam pomóc w naszej ziemskiej wędrówce. Poznając tę tajemnicę, człowiek może wyrazić zdumienie i powiedzieć: sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył, godne podziwu są Twoje dzieła. To dalsze słowa tego psalmu. To wyrażenie podziwu dla wielkości Boga wskazuje jednocześnie na właściwą postawę człowieka wobec swego Stwórcy. Jest to postawa wdzięczności i pokory. Okazuje się, że choć obdarowani jesteśmy rozumem, że chociaż jesteśmy w stanie rozwijać tę zdolność myślenia i wnioskowania, to jednak ludzka wiedza często zawodzi. Święty Paweł wyjaśnia to faktem, że jako ludzie jesteśmy ograniczeni, ponieważ nie mamy możliwości jednym aktem poznać całej rzeczywistości. Okazuje się, że nie tylko nie potrafimy wyjaśnić zdarzeń, przy których nauka rozkłada ręce, a my uznajemy to za cud, ale my sami siebie też nie możemy do końca zrozumieć. I dlatego myli się ten, kto twierdzi, że Pan Bóg nie jest mu potrzebny. W tej sytuacji Pismo Święte przestrzega nas dzisiaj przed postawą pychy. Niestety, taka postawa grozi nam nieustannie. Od samego zarania ludzkości człowiek łatwo poddawał się tej pokusie. Pamiętamy biblijną historię Adama i Ewy, istotę pokusy. Będziecie jako bogowie. Znaczy, będziecie wszystko wiedzieli i o wszystkim sami będziecie decydować. Tak mówił kusiciel. I wiemy, do czego doprowadziła akceptacja tej pokusy.
i jaką cenę musiał zapłacić Pan Jezus, aby wyzwolić, wykupić człowieka z niewoli śmierci, z niewoli grzechu i też niewoli szatana. Ogarnięty Bożą miłością człowiek nadal pozostaje wolnym i ciągle może wybierać, choć musi ponosić konsekwencje swoich wyborów. Dlatego nasz świat nie jest wolny od trudności i od problemów. A przecież i w waszej służbie tych problemów nie brakuje, bo to nieustanna presja czasu, wymagające terminy oraz konieczność szybkiego reagowania na zgłoszenia i wnioski, to wszystko może prowadzić do stresu i tego, co nazywamy wypaleniem zawodowym. Złożoność i zmienność przepisów, one niejednokrotnie powodują trudności w ich interpretacji. Dlatego konieczność śledzenia częstych zmian prawnych oraz dostosowywanie się do nowych regulacji to przecież dodatkowe obciążenie. Wysokie wymagania związane z pracą, długie godziny oraz konieczność ciągłego doszkolania się to sprawia, że prywatne życie rodzinne często cierpi na tym, jakby schodzi czasami na dalszy plan. Oczywiście są i radosne chwile, choćby świadomość wzrostu społecznego zaufania do waszej instytucji. Nowe rozwiązania technologiczne i większa skuteczność w walce z oszustwami sprawiają, że społeczeństwo coraz bardziej rozumie potrzebę uczciwości finansowej. W tej sytuacji nie tylko słuszną i rozumną, ale konieczną staje się postawa człowieka, który zdolny jest szczerze wypowiedzieć dalszą część tego psalmu. Przenikaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz mnie i poznaj moje myśli. Zobacz, czy idę drogą nieprawą, a prowadź mnie drogą odwieczną. Tę odwieczną drogę mądrości Bożej pokazuje nam Pan Jezus w usłyszanej dzisiaj Ewangelii. Wszystkim wam Pan Jezus chce zaproponować, że nie warto samemu tylko zmagać się z problemami, które i tak nie jesteśmy w stanie do końca rozwiązać. A przecież im słabsi jesteśmy, tym bardziej one nas przytłaczają. Jezus sam, stając się człowiekiem, wszedł w tę ludzką kondycję i jedynie On stał się właściwym przewodnikiem. Jego słowo jest pewne i nie zawodzi. Jest On odpowiedzią na to wołanie człowieka: prowadź mnie, Panie, drogą odwieczną. Ta Ewangelia, dziś wysłuchana, ona podaje nam wiele bardzo precyzyjnych wskazań, które zmierzają do tego, by w życiu kierować się miłością i miłosierdziem. Dając te konkretne wskazówki, w rzeczywistości Pan Jezus jakby opowiada o sobie, opowiada o swoim życiu, które jest złączone z sercem Ojca. Jest to serce Boga, który ludzi obdarza miłosierdziem. Warto posłuchać tych wskazań Pana Jezusa. One służą do tego, aby życie społeczności ludzi było już tutaj szczęśliwym i radosnym. Okazuje się, że fundamentem tej etyki proponowanej przez Pana Jezusa jest być jak Bóg, ale w takim znaczeniu, jak nam to objawił Pan Jezus, to znaczy kochać innych i być miłosiernym. Miłosierdzie z niebios zdobywa się dzięki okazywaniu miłosierdzia w doczesności. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili,
podobnie wy im czyńcie, słyszeliśmy. Aż do tego, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Ale też jest konkretna obietnica. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego. Ale czy to możliwe? Jezus pokazuje, że tak. Dlatego, że nieustannie otrzymujemy miłość od Boga, który nas kocha. Pomimo, że przez swoje grzechy my sami na miłość nie zasługujemy. Ale ponieważ jesteśmy kochani i akceptowani przez Boga, dlatego możemy zaakceptować samych siebie. A kto otrzymał miłość, jest w stanie dzielić się nią i z miłosierdziem odnosić się do innych. Ta świadomość, że jesteśmy kochani, akceptowani przez Boga i że On umacnia nas, jeśli tylko Go prosimy, ta świadomość pomaga nam z życzliwością, spokojem i łagodnością odnosić się do tych, którzy niesprawiedliwie, wrogo zaczynają się odnosić do nas. Chodzi o to, że w tych relacjach z ludźmi nie możemy sobie pozwolić na opanowanie nas przez gniew, złość. Święty Paweł to sprecyzował. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Będzie to możliwe, jeśli wytrwamy w miłości Boga, to znaczy będziemy szukać z Nim jedności. Te uniwersalne wskazania Pana Jezusa dotyczą całego naszego życia i tego zawodowego i osobistego. On patrzy na nasze serce. On zna nasze sumienie, nasze uczynki. Ale jest to wiedza i obecność, która jest zbawienna. Bóg nie chce nas karać, ale przychodzi, aby nas wzmacniać. Zmierza to do tego, by wspomagać każdego. Najpierw w tym, co najważniejsze, co dotyczy wieczności, ale także w tym, co tu i teraz jest naszym problemem, ale też jest i naszą radością.